Jakiś czas temu na kanale Fangola pojawił się film, w którym przedstawiliśmy Wam 5 teorii spiskowych związanych z futbolem. Na wstępie zaznaczyliśmy, że jeśli ujrzymy pod nim przynajmniej 1000 polubień, wtedy zdecydujemy się zrealizować drugą część. Wspomniana liczba lajków została przekroczona już dawno, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was do obejrzenia kolejnych 5 futbolowych przekrętów, których prawdziwość nie została jednak nigdy potwierdzona. Mimo że Mistrzostwa Świata w Rosji dobiegły już końca, dziś skupiamy się na teoriach związanych z wielkimi turniejami reprezentacyjnymi, chcąc powrócić do panującego niedawno klimatu. FIFA pozwoliła Diego Maradonie stosować doping przed startem mundialu w 1994 roku. Piłka nożna w Stanach Zjednoczonych wciąż nie jest tak popularna jak koszykówka czy baseball, ale dzięki transferom wielkich gwiazd do klubów MLS futbol za wielką wodą regularnie zyskuje nowych fanów. Zlatan Ibrahimović to tylko jeden z wielu byłych gwiazdorów europejskich boisk, który na stare lata postanowił przenieść się do USA, by przyciągać Jankersów na stadiony i przed telewizory. Jego efektowne bramki znacznie się do tego przyczyniają, ale w 1994 roku, kiedy finały Mistrzostw Świata miały się odbyć właśnie w kraju naszego sojusznika w NATO, nie było wcale jasne, czy pod względem frekwencji na trybunach nie okażą się one klapą. Władze FIFA bardzo liczyły na to, że w drużynie Argentyny zaprezentuje się Diego Maradona, lecz ten przed startem turnieju miał spore problemy z wyraźną nadwagą. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii zmagał się z nadczynnością tarczycy, która w połączeniu z jego niehigienicznym trybem życia nie ułatwiała mu zrzucenia zbędnych kilogramów. Boski Diego postanowił więc zażyć zakazane substancje, co później wykazały wyniki rutynowej kontroli antydopingowej. Maradona został jej poddany po meczu grupowym Albiceleste z Nigerią, który okazał się dla niego oczywiście ostatnim w tamtym mundialu, ponieważ został on usunięty z kadry. Rozgoryczony piłkarz, szukając usprawiedliwienia dla swojego zachowania, orzekł, iż znacznie wcześniej uzyskał pozwolenie od przedstawicieli FIFA na stosowanie substancji przyspieszających odchudzanie, ponieważ jego gra na Mistrzostwach Świata w 1994 roku miała przyczynić się do wzrostu zainteresowania mistrzostwami wśród Amerykanów. Maradona postanowił wylać swoje żale, gdy Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ukarała go za doping kilkunastomiesięcznym zawieszeniem. Dodajmy przy tym, że nikt nigdy nie zdołał wykazać, że jakakolwiek umowa pomiędzy piłkarzem a FIFA rzeczywiście została zawarta. Włosi nie awansowali z grupy w trakcie Euro 2004 w wyniku szwedzko-duńskiego spisku. Kiedy 30 listopada 2003 roku w Lizbonie zostały rozlosowane grupy finałów Mistrzostw Europy 2004, za jednego z murowanych faworytów do znalezienia się w fazie play-off uważano Włochów. W grupie C mieli bowiem oni rywalizować z Bułgarią, Szwecją oraz Danią, a więc drużynami, które wówczas uchodziły za solidne, ale na pewno nie lepsze od Italii. Gdy jednak portugalskie finały Euro już wystartowały, okazało się, że składra Azzurra może mieć duże problemy z pokonaniem teoretycznie słabszych od siebie dwóch drużyn z Półwyspu Skandynawskiego i Jutlandzkiego. Podopieczni Giovanniego Trapattoniego zremisowali zarówno z Danią, jak i ze Szwecją i po dwóch pierwszych meczach mieli na swoim koncie zaledwie 2 punkty, o 2 mniej od Szwedów i Duńczyków. Przed rozegraniem ostatniej serii meczów grupowych ekipa z południa Europy musiała zatem nie tylko pokonać Bułgarię, co ostatecznie uczyniła zwyciężając 2-1, ale też liczyć na korzystne dla niej rozstrzygnięcie pojedynku dwóch teamów z północnej części Starego Kontynentu. Na nieszczęście dla Włochów mecz pomiędzy Danią a Szwecją zakończył się remisem 2-2, co oznaczało, że do kolejnej fazy turnieju z grupy C awansują właśnie te zespoły. Wszystkie 3 drużyny uzbierały po 5 punktów, ale to Włosi legitymowali się najgorszym bilansem bramkowym, co przesądziło o ich odpadnięciu z turnieju. Gdy sensacja w postaci braku awansu Italii stała się faktem, jej piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego oraz kibice zaczęli doszukiwać się spisku i nieuczciwej gry ze strony przeciwników. Nie trudno było usłyszeć głosy, iż przed meczem Danii ze Szwecją federacje piłkarskie tych krajów zawarły ze sobą porozumienie i specjalnie zremisowały, by wyrzucić faworyta do wygrania całego turnieju poza jego burtę już po zaledwie 3 meczach. Czy coś było na rzeczy? Nikt jednak nie zdołał udowodnić. Dzień przed rozegraniem finału Mistrzostw Świata 1974 Holendrzy zorganizowali libację alkoholową w hotelu. W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia jest, żeby na kilkadziesiąt godzin przed rozegraniem meczu finałowego Mistrzostw Świata członkowie jednej z drużyn rywalizujących o złoto nie skupiali się na odpoczynku, organizując w hotelu libację alkoholową. Wiadomo przecież, że dobre samopoczucie przed rozegraniem tak ważnego spotkania to podstawa, ponieważ bez niego trudno być potem w pełni skoncentrowanym na grze. W dawnych czasach takie podejście futbolistów do wykonywanego przez nich zawodu nie było jednak równie powszechne co dziś. Nie wiadomo jednak na 100% czy 6 lipca 1974 roku czekający na rozegranie pojedynku o zdobycie Pucharu Świata Holendrzy naprawdę zorganizowali alkoholową libację, która zaprzepaściła ich szansę na pokonanie gospodarzy turnieju, reprezentację RFM. W przeddzień spotkania Johann Krajf i spółka bawili się ponoć w hotelowym basenie w towarzystwie nagich kobiet, a w ich dłoniach można było zaobserwować kieliszki z szampanem. Relacje z imprezy Holendrów jeszcze tego samego dnia zdały niemieckie gazety, co sprawiło, że piłkarze Oranje całą noc przed rozegraniem finału spędzili na telefonicznych rozmowach ze swoimi partnerkami, tłumacząc im swoje zachowanie. Trudno powiedzieć, czy kobiety uwierzyły piłkarzom, ale niewystarczająco długi sen i ogólne zmęczenie organizmów graczy z kraju tulipanów sprawiły, że nie zdołali oni pokonać drużyny RFN, która sięgnęła po złoto przed własną publicznością, wygrywając 2-1. Trener Holandii Rinus Michels stwierdził jednak potem, że akcja w basenie była prowokacją ze strony jednego z niemieckich dziennikarzy, który przekupując ochronę wdarł się do hotelu wraz z wynajętymi kobietami lekkich obyczajów. Te następnie wskoczyły do wody, a gdy spłoszeni tym widokiem piłkarze zaczęli uciekać z basenu, żurnalista wykonał im kilka zdjęć, które potem obiegły cały piłkarski świat. Niewykluczone zatem, że futboliści reprezentacji Holandii z 1974 roku wcale nie byli tak nieprofesjonalni, jak się ich dziś często przedstawia. Ronaldo został zmuszony do rozegrania finału Mistrzostw Świata w 1998 roku przez firmę Nike. Każdy, kto 20 lat temu oglądał ostatnie starcie mundialu rozgrywanego nad Sekwaną, próbował w jego trakcie zgadnąć, co dzieje się z Ronaldo. Najlepszy w tamtym czasie napastnik na świecie był podczas finału rozgrywanego na Stade de France cieniem samego siebie, co w głównej mierze uznane zostało później za przyczynę sromotnej przegranej Brazylijczyków z gospodarzami. Porażka Canariños 0-3 sprawiła, że ich marzenia o obronie tytułu wywalczonego 4 lata wcześniej w Stanach Zjednoczonych w jednej chwili prysły niczym bańka mydlana. Dwie bramki Zinedina Zidana i jedna Emmanuela Petit pozwoliły całej Francji oszaleć z euforii, ale po zakończeniu turnieju jeszcze długo spekulowano, dlaczego Ronaldo tak słabo zaprezentował się w starciu z trójkolorowymi. W poprzednich spotkaniach grał bowiem jak na ówczesnego posiadacza złotej piłki przystało, a więc znakomicie. Część zwolenników teorii spiskowych szybko wysnuła hipotezę, iż dzień przed meczem Brazylii z Francją atakujący drużynę z Ameryki Południowej został otruty przez przygotowującego jedzenie kucharza. Inni zaś skłaniali się jednak ku temu, że Ronaldo niedługo przed rozpoczęciem finału zgłaszał trenerowi swoją niedyspozycję, ale mimo to musiał wystąpić w meczu, gdyż tak zadecydowała firma sponsorska napastnika Nike. To pod jej presją trener Mario Cacallo miał desygnować swoją największą gwiazdę do gry, choć naszym skromnym zdaniem szkoleniowiec zdecydował się na taki krok, ponieważ był to dla całej jego ojczyzny niezwykle ważny mecz i gdyby postąpił inaczej, rodacy nigdy by mu tego nie wybaczyli. Luis Monti został zmuszony przez wysłanników Benito Mussoliniego do zmiany reprezentacji. Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbyły się w 1930 roku w Urugwaju i to właśnie reprezentacja tego kraju w nich zwyciężyła. Gospodarze w finałowym starciu pokonali 4-2 Argentynę, choć istnieje prawdopodobieństwo, że swoje piętno na jego losach odcisnęli także Włosi. To oni byli głównymi faworytami do uzyskania prawa do organizacji kolejnego mundialu, dlatego ich wódz Benito Mussolini zawczasu miał stosować różnego rodzaju przekręty, by móc zobaczyć, jak jego rodacy zdobywają pierwsze miejsce przed własną publicznością. Aby tego dokonać, Dius próbował ponoć zmuszać poszczególnych piłkarzy z innych państw, by zmienili barwy narodowe i grali dla jego kraju. Jednym z nich był gwiazdor Argentyny Luis Monti. Popularna teoria spiskowa głosi, że w 1930 roku, tuż przed startem ostatniego spotkania Mistrzostw Świata, świetnego pomocnika odwiedzili wysłannicy Mussoliniego, złożyli mu propozycje z gatunku tych nie do odrzucenia. Faszyści mieli grozić Montiemu, że jeśli nie zostanie nacjonalizowanym Włochem, śmierć poniesie m.in. jego matka. Luis nie zdołał pozbierać się psychicznie po wizycie nieproszonych gości, a według legendy podczas rozgrywania pojedynku z Urugwajczykami wciąż płakał. Jeśli tak rzeczywiście było, trudno dziwić się, dlaczego Argentyńczycy przegrali walkę o puchar. Ostatecznie Monti rzeczywiście zamienił Argentynę na Włochy, ale nie jest pewne, czy doszło do tego dzięki ingerencji Mussoliniego. W 1930 roku zawodnik został piłkarzem Juventusu Turyn, w którym grał aż do wybuchu II wojny światowej. W międzyczasie zaczął występować dla Italii i to właśnie w jej barwach sięgnął po Puchar Świata w 1934 roku. W tamtych czasach jednak nie było tak trudno zmienić reprezentację co dziś, dlatego nie wiadomo na pewno, czy Monti został do tego zmuszony, czy samodzielnie podjął taką decyzję. I na tym kończymy listę piłkarskich teorii spiskowych, które chcieliśmy Wam przedstawić. Nie przestajemy jednak tworzyć kolejnych filmów, a najnowsze zostaną opublikowane przez Fangola lada moment. By ich nie przegapić, zasubskrybujcie nasz kanał. Zachęcamy także do pobrania aplikacji, dzięki której zawsze będziecie na bieżąco z najświeższymi wydarzeniami ze świata piłki. Tekst opracował Adrian Kowalczyk z fangol.pl. Czytał Jakub Rutka.